W dniu dzisiejszym złożyłam propozycję obu klubom dotyczącą następujących kwestii. Wybudowania stadionu na terenie Widzewa. Przeznaczymy na ten cel 170 milionów złotych. Decyzja będzie po stronie Widzewa, jak będzie chciał te pieniądze zagospodarować, czy w postaci od razu wybudowania stadionu docelowego, czy sukcesywnie budowy stadionu większego. Przeznaczymy również pieniądze na wybudowanie etapami stadionu na terenie Aleja Unii. Razem z całym centrum szkoleniowym chcemy wybudować na terenie UKS-u w tej chwili jedną z trybun razem z zapleczem plus centrum szkoleniowe, czyli trzy boiska szkoleniowe, bo tyle na tym terenie się zmieści. Dla mnie najważniejsze jest po pierwsze, zaoszczędzę na tej operacji około 70-80 milionów, bo tyle pieniędzy powinno zostać w budżecie. I chcę, żeby część z tych pieniędzy przeznaczyć to, co jest dla mnie najistotniejsze, na szkolenie dzieci i młodzieży, szczególnie w aspekcie poszukiwania młodych talentów właśnie w zakresie piłki nożnej. Takie dzisiaj padło ustalenie, jak pani prezydent powiedziała, natomiast po naszej stronie teraz piłka, żebyśmy przygotowali dosyć dobrze projekt, terminarz, tak żeby ten projekt był budowany w konkretnym tempie, które mam nadzieję jak najszybciej postaramy się uzgodnić, bo inaczej radni będą mieli też problem. Myślę, że kilka dni nam zajmie, żeby zaproponować sam kształt i tematykę projektów, jak i terminów, w których powinniśmy te elementy zamykać. To dzisiaj więcej nic nie możemy powiedzieć. Ja się cieszę, że stadion Widzewa będzie na Widzewie. Dla nas decyzja bardzo ciekawa, ponieważ cały czas optowaliśmy za tym, żeby ŁKS był przy Aleja Unii i to jest dla nas bardzo ważne. Baza. To jest podstawa, ponieważ my chcemy klub odbudowywać od młodzieży. Nie od pierwszej drużyny, która ma awansować, tylko od drużyny, która ma do tej pierwszej, od drużyn młodzieżowych, które do pierwszej drużyny mają dostarczać właściwych zawodników i chcemy wychowywać młodzież łódzką. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Chcemy poznać te szczegóły projektowe, jeśli to, co mówiła pani prezydent, się ziści, to musimy tylko i wyłącznie zadbać o stronę sportową i tą drużynę seniorską jak najszybciej awansować.